Siemaneczku, witam was w trzecim gameplayu z modyfikacji Retwinning 2.0 do Gothic 2. Wczytujemy save'a. Niestety musiałem po raz kolejny zacząć gierkę od nowa, ponieważ wyszedł nowy patch, który naprawia kilka błędów, który usuwa roślinność, znaczy nie usuwa roślinność może, ale tą trawę, która zasłania ten właśnie teraz, dzięki temu gra się lepiej ogólnie. Też tam był jakiś błąd właśnie, że statystyki się usuwały po zużyciu wytrzymałości. Nie wiem, czy tak powinno być. Całkiem możliwe, że to było zaplanowane, ale na łatwym poziomie trudności tego powinno nie być. I tutaj jak właśnie walczyłem, no to te statystyki właśnie się nie obniżały. Ja jestem właśnie przed pójściem z Kawalonem na bandytów. Tam już oczywiście porozmawiałem z wszystkimi. Ogólnie tam poszedłem sobie też do dolinki właśnie, zdobyłem ten pas, no w sumie z tego grobowca w krypcie, której znajduje się Lothar. Tam ktoś mi skomentował filmik, że to nie były małe takie olbrzymie szczury, tylko jakieś myszy. No to w sumie na to samo wychodzi jak na nie. Dobra, lecimy na tych bandytów i za momencik polecimy gdzieś dalej w końcu. Okej. Styl walki Kawalena. Wygląda właśnie poziom mistrzowski. Właśnie w walce bronią jednoręczną. Nieco inaczej. Zagadałem do niego, żeby właśnie się odwalił od rościa. Ja z niego chciałem pozbierać. No to załatwione. 100 punktów doświadczenia otrzymałem, jest całkiem nieźle, chwila, moment. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Chcę się czegoś pewnie. Nie wiem, ile mam kasy. Kasy mam troszkę w sumie. Nie tam, dostałem 1000 sztuk złota na start, a więc trochę jest. Mam 40 punktów nauki. Nie wiem, co to są za umiejętności w sumie zbytnio. Ale dobra. No, pouczę się wszystkiego po 5. I niech będzie. Tak w sumie będę się uczył. Nie wiem, 330 punktów życia się nauczyłem, tak? Na to wygląda. 15. To jest chyba wytrzymałość, to ostatnie. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy 20 wytrzymałości. No to jeszcze sieknę 25. No i jeszcze niech będzie tutaj, powiedzmy. No i dobra, zużyłem wszystkie punkty nauki. Mam nadzieję, że mój bohater jest i będzie teraz większym koksem. No ja tutaj oczywiście wszystko będę zwiedzał, zbierał i odkrywał na nowo. Mamy tutaj łuk klasyczny. Tutaj chyba jest właśnie szpadla. No, walka ze szpadlą jest też całkiem niezła. Tutaj 50 potrzebujemy, a więc 50 jeszcze nie posiadam, niestety. Ale zaraz sprawdzimy sobie, czy faktycznie będę dłużej biegał. Jak będę dłużej biegał, to znaczy, że się nauczyłem tam właśnie tej wytrzymałości, że to jest faktycznie wytrzymałość. Ale myślę, że to na 99,99% jest wytrzymałość. Ponieważ co to innego mogłoby być? Tak jest, to jest wytrzymałość. Popatrzcie tylko, jak mi teraz wolno schodzi. A więc teraz będziemy mogli biegać na faktycznie długie dystansy. Dlatego w sumie się chciałem tego nauczyć. Ponieważ nie tylko mi się to przyda do szybszego biegania, ale to jest w końcu gameplay i w tym gameplayu chcę pokazać właśnie jak najwięcej świata i tak dalej, i tak dalej. W żadnym wypadku raczej nie ukończę gierki, ale zwiedzę kilka miejsc, obadam sytuację, obadam całego moda, a więc ta wytrzymałość mi się tutaj przyda, żeby po prostu szybciej podróżować. Okej. Za momencik udamy się do miasta, jednak jeszcze tutaj mamy jakiegoś węża. No, chodź. Dobra.
Udało mi się go sieknąć. Jeszcze założę sobie łuk. Łuczek jednak jest elegancki. Nie wiem jak tutaj... No bo wgrałem tego patcha, nie wiem czy coś się zmieniło. Czy coś się ogólnie zmieniło. Zaraz oblukamy. Jeszcze tutaj wbijamy na górę. Tutaj pamiętam, że chyba nic nie było w podstawowym gotiku, ale coś tam chyba wspomniałem podczas zagrajmy, że fajnie by było jakby tutaj coś zostało dodane. Niestety chyba tutaj i w tym przypadku nie ma kompletnie nic. Nie wiem w sumie co to jest za pustka. No ale okej, lecimy. Tam mamy kretoszczuja, więc wyciągnę sobie łuczek. Zaraz spróbujemy sobie postrzelać. Chwila, moment. Nie, no nie, on jest tam pode mną. Dobra, olać. Wiecie co? Ja tutaj najpełniej właśnie przebiegnę się kawałek. Niemożliwe. No i mieczykiem. Najlepiej chyba. No Bezi, co ty robisz? Dobra. Tutaj mamy jakieś okienko. Tam nic na V nie. Właśnie. Nic się to uruchamia, okej. Tutaj mamy kapliczkę Inosa. Moglibyśmy się, można tutaj się pomodlić chyba za 1000 sztuk złota. Ja póki co nie będę się w ogóle modlił. Nie wiem dlaczego, ale po prostu olać. Dobra, ja zbieram tutaj wszystko. Nic. To jest dziwne, że potwory nic nie mają, ale chyba zdobywanie mięsa z potworków też trzeba się nauczyć. Tak mi się wydaje. O, proszę, tam jest kretoszczur jakiś. Chwila, moment. Czy uda mi się go dziadnąć? No nie, no przymierzyłem przecież. Fuck. No nie idzie. Może jest za daleko jak dla mnie. Nawet z bliska mam problemy. Jest. Udało się. Больше nie, no to jest нет. Trochę słabe. Może dlatego, że nie mam takiego skilla. Moja myszka też się do tego nie nadaje, naprawdę. Bo... powiem wam, że myszkę muszę koniecznie zmienić. Ona mi wiesi, nawet jak nic nie robię. Na innej myszce chodziło bezproblemowo, a niestety... Niestety nie mam póki co innej myszki w zamian, więc... Więc muszę siedzieć na tej. Poczekamy. 100 punktów doświadczenia to jest trochę dziwny balans. Za wilka tam bodajże 40 punktów, tutaj za wilka, znaczy za goblinka 100. Wcześniej też było chyba po 80 punktów doświadczenia, więc... No jak dla mnie to jest troszkę dziwne. Dobra, polecimy. Tutaj mamy właśnie zajączka albo coś. Więc też sikniemy. No i lecimy już tutaj na... no, tutaj do właśnie... Na farmę Lobaeta. Hej, wędrowcze! Widziałem, jak wyszedłeś z pomiędzy gór. Ciesz się, że nie przyszedłeś tutaj 3 tygodnie temu. A wzięlibyśmy cię za... Dobra. W górach... Wiem, gdzie znajduje się... Chcesz ich... Poza tym... Dobra. Bandyci nie będą... I 150 punktów doświadczenia. Podróżuję do... Potrzebuję lepsze... Dobra. Gdzie znajdę... Jest... No tak, jest na farmie, wiadomo. Tutaj zostały dodane również kozy. Widzicie? Tutaj koza. No, całkiem spoko wygląda. Mamy owce, mamy bajany, mamy kozy, wszystko jest. Dobra. Zbijamy rzepę, chociaż nie wiem, czy tutaj nie będzie przypału za to, że zbijam sobie najpierw rzepę, a później dopiero będę rozmawiał właśnie z Dobajetem. Może najpierw z nim pogadam, a później pozbijam rzepę. Co ty tu teszyłeś? Po czyjej?
Jestem za, farmerami. Za farmerami. Co się tu dzieje? No, inne są dialogi. Powiedz mi coś więcej. Na ogóle jest inny soundtrack. Mieszkam zbyt blisko miasta. Słyszałem właśnie, że na farmie Onaya jest muzyka z Gelden, a więc jest elegancko. Te rzeczy. Dobrze. Więc. Dobra, a więc mamy teraz za zadanie pozbierać rzepę. Zbieramy wszystko, całą rzepę. Pena? Co to jest za nazwa dziwna? Dobra. Zbieram wszystko. No, całość jest po rosyjsku, jak widać. Trzeba czekać na spolszczenie. Z tego, co mi wiadomo, zostanie całkowicie usunięty polski dubbing. Oczywiście będzie można go zainstalować i wgrany będzie po całości rosyjski. No, myślę, że chyba taka opcja będzie lepsza, ponieważ nie będzie się to zbytnio różniło, ale jakiś wybór to tak faktycznie fajnie jak jest. Dlatego mam nadzieję, że będzie wybór. Dobra, musimy jakoś tutaj wskoczyć. Dawaj, Bezi. Nie w ten sposób. Jak to zawsze powtarzasz. Chwila, moment. Musimy tutaj jakoś... O, dobra. Bezi. Ajajaj, dobra. Chyba tam nie wejdę. Po prostu chciałem tam sprawdzić, czy tam się coś czasami znajduje. Ogólnie jak grałem właśnie, no teraz tak od nowa zacząłem, no to tam za wieżą Xaedasa, no wiadomo, bo tam się znajduje jakiś szkielet, czy tam ma przy sobie kilka przedmiotów, ale tam dalej mamy ścieżkę. I ta ścieżka dokąd prowadzi, tyle że nie pamiętam już dokładnie dokąd, a więc wam nie powiem, ale możecie obadać to sami. Ja tam pobiegłem, poprowadziła mnie na jakiejś góry. Nie wiem, czy tam można się jakoś dostać na przełącz, ponieważ normalną drogą górska, normalna droga górska została zablokowana. A to co to jest? Heh, możemy kimać na sianie takim jakimś albo coś. Nie wiem, spoko, a tu widły. Na gnoju to nie. Żeby tylko to nie był gnój. Dobra. Ej, ty! Lobajcie. Oto twoja... Dobrze, mamy z rzepem. Daj mi 5 sztuk złotych. Nie no, co ja wybrałem? Czym? Kresz. Ja nie wiem. Okej, okay, polecimy gdzieś dalej. Troszkę terenu zwiedziłem. Mamy tutaj kill off. I jakąś kamienną tabliczkę. Dobrze jest. Lecimy dalej. Wiecie co? Chyba zaraz sobie zrobię zapis. Ups. Ta broń jest fajna, ponieważ tak jakby nie zużywa... Nie zużywa dużo wytrzymałości. Ups. Dobra, cholerna bestia mniej. No i co? Trzeba zrobić zapis kolejny, najlepiej. No i zaraz przerwę nagrywanie i wznowiem. Okej, okay, kontynuujemy. Ponieważ kawałek przeszedłem, coś tam zwiedziłem, coś tam pokazałem. Dobra, chwila, moment. O cholercia! Przegrałem w ogóle, jaki wstyd. Musiałem łyknąć sobie herbatki. Zobaczymy jak to pójdzie. Wszystko jeszcze tak nie wiem, z 5-10 minut bym chciał ponagrywać chociaż. Taki szybki rzut okiem właśnie na gierkę. No i w sumie... Prawdopodobnie to wrzucę na Sylwestra, a więc życzę wam udanego jak najbardziej Sylwestra. Tyle, że wrzucę go na ten odcinek jakoś wcześniej, no na pewno nie o północy.
bo nikt chyba nie byłby w stanie nawet oglądać. Ale wiesi. 1 FPS. O! Łocho lecia. Co to był za pojedynek taki, no, troszkę cięższy. Dobra, olać. Nie będę się leczył. To z tego powodu, że właśnie troszkę jednak zużywa. Tutaj mamy skórzany mieszek naturalnie. Już nawet obeznałem tą nazwę ze skórzanym gnego mieszka. Dobra, tutaj goblinie jagody później będą, jak pogadamy z Luisem. A tutaj, co my tutaj mamy? Mamy jakiś namiot. Ja mogę to też. Co ty jesteś za człowiek? Aż tu. 50 doświadczenia dostałem, a więc jest git. Hej! Ja nie wiem, co ja tutaj daję za opcję, ale. Jak jest. O czymś tam porozmawiałem z nim. Mógłbym oskubać go ze skóry wilka, jednak obawiam się, że mogłoby się to zakończyć w sposób taki, żebym został zabity, a więc nie ryzykuję i zwiedzamy sobie dalej. Ten tutaj Szczep Krylewski, pamiętam, że był, ale teraz tutaj takiej roślinki chyba nie ma. Przynajmniej nic tutaj nie widzę. Trochę słabo. Dobra, lecimy gdzieś dalej. Ależ spadek FPS-ów. 1 FPS. To nie jest w porządku. Przecież 1 FPS, no to ja nic nie zrobię. Może wyłączę i włączę gierkę. Bo tak się nie da grać. O, jest, dobra. Przywróciły się te FPS do normy, chociaż... Nie, no na chwilkę. Co ja mam takie spadki FPS-ów? Drastyczne. Wbiłem się może w jakiegoś krzaka złego. Zły krzak. Ajajaj. Nie no, w takim wypadku to ja chyba będę kończył odcinek, bo nie ma co, to jest kurde gorsze niż pokaz slajdów. Dobra, stoję w miejscu chwilę, moment. Robimy sobie save'a. No. Niech te FPS-y przywrócą się do normy, no. Przecież to jest tragedia. Escape, włącz się. Jest. Cholejcie, dobra. FPS-y się przywróciły, niby. No to spróbujemy jeszcze coś, ale to wyłączę i włączę. Okej, kontynuujemy gameplaya. Mam nadzieję, że teraz będzie chodziło normalnie, a nie 1 FPS, bo to jest szczyt po prostu. Okej. Lecimy. Nie no, tych FPS-ów też nie ma zbyt wiele, ale jest na pewno lepiej. Zresetowałem po prostu komputer, żeby to dokończyć jakoś. No, teraz jest elegancko, teraz 30 stałych klatek, no to tak może być. Dobra, wiecie co? Wiecie gdzie polecimy? Polecimy sobie do Grega. Greg jest tutaj na drodze, więc trzeba skoczyć do niego. Na farmie tutaj na pewno się dzieje coś więcej. No ale okej, chwila, moment. Bo tutaj mamy owce, wilki i owce, a na samym końcu powstali ludzie. Dobra, zabijam chyba wszystkie króliki, które napotkam na drodze. No ja tutaj wszystko chyba wybiłem. Mamy tutaj grabie, a więc grabie sobie zbierzemy. No i tutaj porozmawiamy z Gregiem. Dlaczego nie? Okej, chwila, moment. Ja muszę najpierw zakupić ten styl Reformera, a więc, no to też chwila może potrwać. Dobra, wiecie co? No jeszcze chciałbym obadać tą całą farmę. Polecę teraz właśnie do...
No, do Hildy. Hilda chyba ona się tutaj tak nazywała. Żona Lobaeta, ona tam od nas będzie chciała patelnię i rzepę. Mamy jej odnieść, a więc jeszcze powiedzmy. Kogo my tu mamy? Z Kantajem. Kantaj jest tutaj. Co chcesz mi zaprosić? Dobra. Musi być w tym jak. Nie ma haczyka. A jak ty dost. Co chcesz w zam. Pewnie. Dobra, dawaj papie. I musimy od niego kupić patelnię. Gdzie on ma patelnię? Patelnię ma tutaj. Patelnię bierzemy. Nie wiem, czy tutaj też będzie potrzebna, ale muszę no wiecie. Ja. W Gothicu 2 była potrzebna w każdym razie. A tutaj mamy wodę. Troszkę taka zastygła ta woda. Nie rusza się. Lipa. No ale dobra. Mam nadzieję, że możemy wejść sobie do chaty Hildy. Ej. I z nią porozmawiamy. Mam tu dla. Masz rzepę. Czy możesz mi. Czy możesz mi. Przecież. Dostałem, żajcie, co ty. Daj mi złoto. Chyba. Okej. Okay. Oto twoja patę. Dobrze. Dobra. W sumie jest okej. Okay. Teraz polecimy sobie dalej na pole. Czy ja tutaj na polu coś znajdę jeszcze? Ciekawego. Mamy tutaj wino. Jak jest idzie praca? Jakże? Mhm. Znasz się? Oto twoje. Dobra, masz wino. Rut i. Jakieś ciek. Przysio od. A, widziałeś orka, okej, okay, rozumiem. Czy na drugim polu coś się znajdę ciekawego, czy nie ma tutaj kompletnie nic? Chyba nie ma nic. Niemożliwe. Niestety nie mam już wytrzymałości. Ale lecę teraz właśnie do Lobaeta. Trzeba mu właśnie dać tutaj. Ja uznał, kto jest. Da? Dobra, nie wiem co ja zrobiłem, ale coś tam zrobiłem. Chyba. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś. Nie! Dobra. Potrzebnym. Ile chcesz za. Za. Pracowałem. 30. Cena. Cena nie zmaleje, dobra. Daj mi to ubę. Chyba dostałem od niego ubranie, a więc nie musimy nigdzie lecieć. Stój Farmera wygląda fajnie. Nawet całkiem fajnie wygląda. Pobiegałbym troszkę w nim, ale. No niestety, z tej farmera musimy oddać dla Gerega, a więc lecimy. Chwila, moment. Dobra. Trzymaj ubranko. Mhm. I tak więcej dostałem niż właśnie dałem za te ubrania, a więc bezimienny, nie narzekaj. Robimy kolejnego save'a. No i lecimy teraz dalej. Czy ja tutaj jeszcze po drodze coś znajdę ciekawego? No mamy zajęca. Chodź tutaj. Dobra. Ściekłem go. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś potwory? Tam mamy ściewojada. Widzę go. Ciekawe czy go upoluję. Pewnie nie trafię, ale co tam. Przymierz. Bezimienny, przymierz. Ej, no teraz powinienem trafić. Nie wiem, ale nie idzie mi coś. Te strzelanie. Muszę wymienić myszkę. Koniecznie. No, Bezi! O, strzelaj przed siebie. Psa, fajowo. Straciłem wszystkie strzały na to. Na to i po prostu. Nie wiem. Coś chyba jestem słabym łucznikiem. W Gothicu 3 mi to lepiej wychodziło. No czekaj, teraz twoja kolej. Dobra. Udało mi się gnoja załatwić. Czy ja tutaj. Tam wyżej mamy jeszcze te do rozwalenia, tutaj mamy kajtory skóry.
20 punktów doświadczenia. To jest dziwne. Tam ничего нет. Больше ничего нет. No chodź. Chwila, bo ja laga złapałem. To jest. Udało mi się nawet wygrać. Jakiś błąd mi wywalił w ogóle. Nie wiem, co to był za błąd, ale możemy chyba grać dalej. Prawdopodobnie o pamięci RAM, że pamięć została zużyta. Coś tam dalej. Dobra, wiecie co, ja i tak będę kończył odcina, tylko jeszcze wbijamy na górę i będziemy kończyć już. No tak tylko w sumie taki pokaz może, nie wiem, pokaz. Kurde, w sumie nic nie zrobiliśmy. No ale i tak to tak będzie wyglądać ciągle, że nic raczej nie będę tutaj robił, ponieważ no nie wiem za bardzo, nie znam rosyjskiego zbytnio. Jakimś specjalistą nie jestem, a więc dlatego nie pozwala mi to na swobodną gierkę. Będę jechał po prostu na pamięć, a więc też coś może przykuję dzięki temu. Tutaj jakaś nowa muzyczka już się odpaliła. Dobra, a więc lecimy w stronę miasta. No i w sumie tam będziemy kończyć odcinek. Jeszcze mógłbym sobie tutaj zrobić, nie wiem, wybić miksturkę może. Miksturkę wytrzymałości, ponieważ tej wytrzymałości niestety nie mam. A ja mam nadzieję, że ciągle to się nagrywa, ponieważ Fraps mi pokazuje, że niby się nagrywa, ale wywaliło mi wcześniej. To jest город, o którym mówił mnie Xardas. Coś tam było. Dobra, jestem prawie w mieście. Oczywiście ja będę szedł naokoło miasta, a więc trochę będzie inaczej. No ale dobra, póki co kończymy odcinek. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.